Po co są mi w ogóle potrzebne uczucia? Z filmu dowiesz się o tym, jaka jest różnica pomiędzy uczuciami i emocjami. Do czego służą uczucia? Jakie są poziomy uczuć? Czy jest coś takiego jak złe uczucia? Czy masz wpływ na swoje emocje, a więc trójkąt uczuć? Gdzie się podziały moje uczucia? Jak wygląda świat uczuć u osoby uzależnionej? Jakie są trudności w świecie emocji? Lista uczuć i dzienniczek uczuć, czyli narzędzia do pracy nad własnymi emocjami, własnymi uczuciami. Odkrycie Twoich sposobów na uczucia. Podsumowanie wiedzy z filmu. W jaki sposób sobie z nimi radzisz i co możesz w nich zmienić? Wybrane aplikacje na smartfona, które pokazują również dzienniczek uczuć. Uczucia a emocje. Co jest ważne w tym filmie? Przede wszystkim nie ma czegoś takiego jak uczucia dobre i złe. Są tylko takie, które są przyjemne albo nieprzyjemne dla nas. Oczywiście każdy z nas chce odczuwać przede wszystkim te przyjemne uczucia i to zdecydowanie częściej niż nieprzyjemne. Wszystkie uczucia czemuś służą, informują nas o poziomie zaspokojenia naszych potrzeb. Uzależnienie nazywane jest chorobą uczuć i emocji, przy czym każdy z nas ma prawo odczuwać i wyrażać swoje uczucia w sposób, który nie zagraża innym. Istnieje też silny związek między uczuciami, emocjami i trzeźwieniem. Na czym polega różnica między emocjami a uczuciami? Emocje to jest pewien rodzaj autopilota, który jest oparty na najstarszej części naszego mózgu, wspólnej również ze zwierzętami. Emocje są pierwotne, podstawowe i odruchowe, w bardzo dużym stopniu niezależne od nas. Nazywane są instynktami z systemem alarmowym. Przygotowują nasze ciało do reakcji. Start albo stop. Atak, ucieczka albo wycofanie. Przykładem emocji jest ból, pragnienie, pożądanie, głód. Te emocje są wspólne ze światem zwierząt. U nas występuje gęsia skórka. U zwierząt może wystąpić to w postaci najeżenia sierści, napięcie mięśni i gotowość do walki. Z kolei uczucia są bardziej zależne od rozumu, od naszej woli. Dzięki temu działają zdecydowanie dłużej. Są zależne od naszego myślenia, a więc od tego, w jaki sposób patrzymy na dany problem. Możemy odczuwać jednocześnie wiele różnych uczuć. Są one bardziej zróżnicowane niż emocje. Możemy na nie w pewnym stopniu wpływać, decydować o nich. Niektórzy nazywają różnicę pomiędzy ciałem i emocjami jako teatr ciała i teatr umysłu. Przykładem teatru ciała jest to, że uśmiechasz się, a twój pies macha ogonem, zauważa twój uśmiech i reaguje. Każdy z nas, albo przynajmniej większość z nas, w różny sposób reaguje na płacz dziecka. Zauważ, jak reagują zwierzęta, kiedy słyszą piszczenie, skomlenie swoich dzieci. Podobnie też reagujemy na uśmiech dziecka. Teatr umysłu, a więc teatr uczuć. Potrafimy jednocześnie kochać i nienawidzieć. Możemy odczuwać różne uczucia o bardzo szerokiej palecie. Możemy odczuwać nawet przeciwstawne uczucia. Miłość, patriotyzm sprawia, że pokonujesz lęk, żeby walczyć o ojczyznę. Czujesz ból, ale wiesz, że trzeba go pokonać, trzeba z nim walczyć. Czujesz strach, ale decydujesz się na podjęcie działania, wejście w ogień po to, żeby kogoś ratować. Poziomy uczuć. Pierwszy poziom uczuć dotyczy emocji. Występują one u wszystkich istot żywych. Ból, głód, pragnienie i pożądanie. Poziom drugi. Występują u zwierząt i u ludzi. Miłość, bezpieczeństwo, podziw i władza.
poziom trzeci. Poczucia. Dotyczą one tylko i wyłącznie ludzi. Dotykają głęboko naszego ja. Są bardzo istotne z mojego punktu widzenia. Są kluczowe w terapii uzależnień. Poczucie winy. Poczucie bezsilności. Poczucie wstydu. Poczucie własnej tożsamości. Poczucie mocy. Poczucie krzywdy. Poczucia, tak jak mówiłem, dotykają naszego najgłębszego ja. Czy są złe uczucia? Każdy z nas pewnie ma w głowie jakieś mity na temat uczuć i emocji. Mity, które czasami przeszkadzają nam w odczuwaniu swoich emocji oraz w ich okazywaniu. Co nam czasami mówi nasza przeszłość, nasze przekonania? Że okazywanie uczuć jest słabością. Złość zagraża relacją z innymi ludźmi. Chłopaki nie płaczą, nie okazują słabości. W życiu trzeba twardym być, nie miętkim. Złość piękności szkodzi. Dziewczynki się nie złoszczą. Dziewczynki muszą być posłuszne. Ale też to znowu on mnie wkurzył. Jest jednym z przekonań, o którym będę mówił w dalszej części tego filmu. Negatywne uczucia są złe i szkodliwe, a więc nie masz prawa ich odczuwać. Jakie to są te złe uczucia? Złość i nienawiść. Smutek. Żal. Wstyd. Słabość. Strach i lęk. Bezsilność. Ale także bezradność. Zwróć uwagę na to, że uczucia i emocje są znakiem ostrzegawczym, są jak światła na skrzyżowaniu. To właśnie uczucia i emocje mówią nam: zatrzymaj się, stop, światło czerwone. Uważaj, światło żółte. Ruszaj, atakuj albo uciekaj, światło zielone. Jeżeli mówimy, że uczucia czemuś służą, to zastanówmy się czemu. O funkcji uczuć. Stachura powiedział kiedyś: jeśli bronisz się, to znaczy, że jesteś atakowany, a więc zostałeś trafiony w punkt. Zwykle jest tak, że czujemy coś wtedy, kiedy ktoś albo coś dotknie czegoś dla nas ważnego. Uczucia informują nas o tym, że mamy jakąś relację z przedmiotem. Jeśli coś się stanie na drugim końcu świata, co ciebie w ogóle nie obchodzi, to być może nie zwrócisz uwagi, że była tam powódź. Ale jeżeli usłyszysz, że sąsiad, którego dobrze znasz, miał wypadek, to możesz się tym przejąć, jeżeli jest dla ciebie kimś ważnym. Nie chodzi tutaj jednak tylko i wyłącznie o to, czy daną osobę znasz, ale o twoje doświadczenia i wartości. Wróćmy do powodzi. Jeżeli w przeszłości byłeś ofiarą jakiejś klęski żywiołowej, inaczej zareagujesz na tą powódź. Dotyka nas również to, co jest podobne, zbliżone do naszych wartości. Jeżeli zauważysz, że ktoś został zniszczony przez na przykład polityków, a wierzysz w to, że zawsze trzeba stawać w obronie osób słabszych, również taka sytuacja, kiedy te prawa słabsze będą naruszone, bardziej będzie ciebie dotykała. Powtórzę, uczucia informują nas o tym, że mamy jakąś relację z przedmiotem, które te uczucia wywołuje. I że to coś, czego dotyczą te uczucia, jest dla nas ważne. Przyjrzymy się teraz poszczególnym uczuciom i ich roli. Wstyd. O czym nas informuje poczucie wstydu? Że mam jakieś ograniczenia, jestem ułomny. Że dotyczy to tego, kim albo czym jestem. Ja na przykład mam wagę wzrostu, mam zeza. I mogę się tego wstydzić, ale czy jestem w stanie to zmienić? Nie. Muszę to po prostu zaakceptować. Wstyd pokazuje też, że w jaki sposób odsłaniamy siebie, swoje słabości. Co możemy zrobić w przypadku wstydu? Mówiłem już o tym, pogodzić się z tymi ograniczeniami nie ma wpływu na swojego zeza, ale mogę znaleźć w tym korzyść, że jak rozmawiam z kimś, to ta osoba tak naprawdę nie wie, czy patrzę na nią, czy na kogoś innego. To ma znaczenie, zwłaszcza kiedy pracuję z grupą. Muszę się po prostu z tym pogodzić. Kolejne uczucie.
poczucie winy i żal. O czym nas informuje poczucie winy i żal? Żałuję, że coś zrobiłem. Żałuję, że czegoś nie zrobiłem. To są najczęstsze powody do żalu. Albo że coś zrobiliśmy, albo że czegoś nie zrobiliśmy. Każde z tych uczuć może być źródłem, powodem żalu. Dotyczy to przede wszystkim, jak widać z tego opisu, przeszłości. Coś zrobiłem w przeszłości, albo czegoś nie zrobiłem. Moje zachowanie było nie w porządku. Naruszyłem jakieś zasady, wartości i prawa. Weź pod uwagę, że przede wszystkim swoje zasady, wartości i prawa. Nie chodzi tutaj o prawo ogólnie rozumiane. Spójrz, jeśli miałeś kiedyś, czy miałaś kontakt z osobami, które siedziały w więzieniu, były na przykład włamywaczami, zupełnie inaczej traktuje się ich niż na przykład więźniów, którzy zaatakowali kobiety albo dzieci. Chodzi tutaj o ogólną wartość. Kobiet i dzieci się nie rusza. Ale też, jeżeli chodzi o normy i zasady, to czymś innym jest dla włamywacza zwykły włam, kradzież, a czymś innym, że nie okrada się swoich bliskich i swoich znajomych. I kradzież tutaj nie wzbudzi poczucia winy, ale poczucie winy może pojawić się wtedy, kiedy jednak mimo wszystko okradniesz swoich bliskich, okradniesz swoich znajomych. Poczucie winy jest jednak dobrą wiadomością. Oznacza, że masz sumienie. Kiedyś mówiliśmy psychopaci, teraz mówimy osoby dyssocjalne. Te osoby nie mają poczucia winy. A więc mając poczucie winy oznacza, że nic nie jest stracone, bo jednak nie jest z tobą tak źle. Masz sumienie, masz jakieś swoje normy, zasady i wartości. A to przekłada się na to, co możesz w tej sytuacji zrobić. Możemy podjąć postanowienie poprawy, a więc decydujesz, że tego już więcej robić nie będę. Przyznam się do tego, co zrobiłem, przed sobą albo przed innymi. Przeproszę, w jaki sposób zadośćuczynię, wynagrodzę to drugiej osobie. Zmienię się i naprawię swój błąd. Zwróć uwagę na to, że to jest bardzo podobne do warunku spowiedzi świętej. Rachunek sumienia, żal za grzechy, wyznanie winy, mocne postanowienie poprawy i zadośćuczynienie Panu Bogu i bliźniemu. Radość. Radość informuje nas, że osiągnęliśmy jakiś sukces, że zaspokoiliśmy, zrealizowaliśmy jakąś swoją potrzebę, to co jest dla nas ważne. Pokazuje, że jesteśmy z siebie albo kogoś dumni. Co możemy zrobić w przypadku radości? Nagrodzić samego siebie. Odpocząć. Podzielić się swoją radością z bliskimi, znajomymi, z tymi, którzy są dla nas ważni. Smutek. Smutek informuje nas o tym, że utraciliśmy coś lub kogoś. To, co utraciliśmy, było dla nas ważne. Inaczej, tak jak mówiłem, cytując Stachurę, by nas to nie dotykało. A więc smutek informuje, że straciliśmy coś albo kogoś, kto był dla nas ważny. Co możemy z tym zrobić? Jeśli jest to możliwe, możemy spróbować to odzyskać. Jeśli nie, pogodzić się ze stratą, z przeszłością. Możemy przeżyć żałobę. To są sposoby na poradzenie sobie ze smutkiem. I postanowić oczywiście, że więcej tego nie zrobię, tego nie stracę, następnym razem o to zadbam. Ale tutaj też wchodzimy w takie połączenie smutku z poczuciem winy. Strach. O czym nas informuje strach? Że ja lub moi bliscy albo coś dla mnie ważne zostało zagrożone. Co możemy z tym zrobić? Możemy ukryć się, schować albo zaatakować. Możemy wziąć się w garść, zmobilizować, przygotować się i być ostrożnym, ocenić ryzyko i podjąć je. Tutaj przychodzi mi do głowy pewne badanie, które kiedyś było prowadzone wśród służb mundurowych, ratunkowych. Nie potrafię teraz podać szczegółów tego badania, ale wydźwięk był taki, że strach odczuwają wszyscy. Żołnierze, policjanci, strażnicy, strażacy, lekarze, każdy z nas odczuwa strach. I to jest dobra rzecz, jeżeli nas mobilizuje, bo wyobraź sobie strażaka, który nie odczuwa strachu i wchodzi w ogień bez zabezpieczenia. Wyobraź sobie sytuację, o której czasami słyszymy, że ktoś się topi. Są tacy, którzy wchodzą na przykład na lód i próbują wyciągnąć tą osobę, a sami niestety też toną. Albo osoby, które próbują ratować tonącego i sami są zatapiani.
a więc strach może nas zmobilizować do podjęcia działań, które będą ostrożne, które zapewnią nam bezpieczeństwo. Natomiast czymś innym jest strach, który nas paraliżuje. Złość i gniew. Informuje nas o tym, że wiemy, że czegoś nie chcemy, że ktoś naruszył nasze granice, że nie możemy osiągnąć naszego celu. Gniew informuje nas też o tym, że nasze potrzeby zostały niezaspokojone. Co możemy zrobić ze swoją złością i gniewem? Jeżeli zlokalizujemy, będziemy wiedzieć, skąd się ta złość i gniew pojawił. Możemy postawić innym granice. Możemy poszukać innej drogi do osiągnięcia naszego celu. Możemy zadbać o nasze potrzeby. Możemy usunąć przeszkodę. Zwróć uwagę na taką sytuację, że w języku polskim mamy mnóstwo przysłów, które dotyczą złości. Oprócz wspomnianego już mitu, że złość piękności szkodzi, mówimy też: Polak głodny to zły. Możemy być źli, ale naprawdę jesteśmy zazdrośni o kogoś, o coś. Jest też taka przypowieść, że coś poszło w pracy źle. Szef okrzanił pracownika. Pracownik przyszedł do domu, nagadał, nazłościł się na swoją żonę. Żona nakrzyczała na dziecko. Dziecko kopnęło psa, pies pogonił kota, a kot zagryzł mysz. Mówię tutaj o łańcuchu złości, ale często pod tą złością coś jest i warto zastanowić się, co. Skąd wynika, skąd się wzięła ta złość? Czy mam wpływ na emocje? A więc o trójkącie uczuć. Zauważ, że uczucia nie biorą się z niczego. Mniej więcej już wiesz, że informują nas o naszej niezaspokojonej potrzebie. Uczucia są związane z naszymi myślami. Najpierw coś się dzieje. Jest jakieś zdarzenie, fakt. Następnie pojawia się określona myśl. Co to dla mnie znaczy? Jak to interpretuję? Następnie pojawiają się uczucia, które z kolei mogą nas potem doprowadzić do jakiegoś działania. A więc wydarza się coś, na co nie mamy wpływu albo mamy wpływ. W myślach dokonujemy oceny tego, co się wydarzyło. Zależnie od tego, jak to oceniamy, pojawiają się różne uczucia. Czujemy złość, zdenerwowanie, zrezygnowanie. I to potem wpływa na dalsze nasze działanie. A więc nie mamy wpływu na to, co się dzieje. Mamy wpływ na to, co myślimy i jak to oceniamy. Możemy zmienić swoje uczucia oraz dalsze działanie, zmieniając swoje myślenie. Idziesz ciemną ulicą. Z naprzeciwka widzisz postać z długim, ciemnym przedmiotem w ręce. Jeżeli zauważysz, że to jest wędka, będziesz spokojny. Jeśli pomyślisz, że to kij baseballowy, możesz uciekać. Jeśli pomyślisz, że to jest strzelba, uciekniesz albo zaatakujesz. A tak naprawdę co my widzimy? Widzimy osobę z ciemnym przedmiotem. Cała reszta to jest nasza interpretacja, która może spowodować strach, agresję albo nie spowodować żadnej reakcji emocjonalnej, jeżeli chodzi na przykład o wędkę. Jesteśmy odpowiedzialni za swoje uczucia. Czasami słyszę, że on mnie zdenerwował. Czy to jest prawda? On coś powiedział, ale jak on coś powiedział, to ja sobie pomyślałem, pewnie mnie znowu lekceważy i to mnie wkurzyło, albo że on mnie w ogóle nie słucha. To nie jest tak, że ktoś nas denerwuje. Denerwujemy się tym, co jest w nas. Denerwujemy się, tak jak mówił Stachura, tym, że ktoś nas dotyka. A jeśli dotyka, znaczy, że jest celnie trafione. Czasami denerwują nas i złoszczą te cechy, których u siebie samych nie akceptujemy. To zwykle jest tak, że to ja denerwuję się na kogoś. Trudności w okazywaniu uczuć. Trudności mogą dotyczyć kilku rzeczy. Odczuwanie. Nic nie czuję. Nazywanie tych uczuć. Oraz wyrażanie tych uczuć. U osoby uzależnionej występuje obniżona odporność na monotonię i tendencja do nakręcania własnych uczuć. Ważne jest, żeby zauważyć swoje uczucia w miarę wcześnie. Mówiłem o syndromie żaby.
Być może o tym nie wiesz, ale jeśli włożysz żabę do gorącej wody, ona wyskoczy. Ale żaba ma też zdolność przystosowania swojej temperatury do otoczenia. Więc jeżeli włożysz żabę do zimnej wody i stopniowo będziesz ją podgrzewać, ugotujesz ją, ona tego nie zauważy. Czymś innym jest reagowanie na sytuacje, które nas jakby zaburzają, ograniczają nasze potrzeby. Łatwiej jest zauważyć i zareagować, kiedy czujesz irytację albo poddenerwowanie. W momencie, kiedy będziesz już czuł złość, wściekłość i szał, nie będziesz w stanie się powstrzymać. Emocje zaślepią twoje myślenie. Co się dzieje z uczuciami u osoby uzależnionej? Często nasze emocje i uczucia powstają dzięki temu, że coś robimy. Wysiłek, trening, zbudowanie czegoś, wypielenie działki. To są rzeczy, które powodują nasze emocje. W przypadku osoby uzależnionej uczucia są drogą na skróty. Jestem zły, wypiję, setkę. Coś mi nie wyszło, wypiję. Nie mogę zasnąć, wypiję. A więc drogą do zmiany swoich emocji staje się alkohol. Jest to, jak wspomniałem, droga na skróty. Nasz organizm sam produkuje hormony szczęścia, w tym dopaminę, serotoninę, adrenalinę. Dostarczamy je poprzez swoje działanie. Alkohol jest drogą na skróty, a więc tracimy zdolność do naturalnego wytwarzania tych hormonów. Osoba uzależniona manipuluje też swoimi emocjami za pomocą alkoholu, zmienia je, o czym już mówiłem. Uczucia coraz częściej stają się nieprzyjemne, coraz rzadziej przyjemne. W miarę picia osoba uzależniona widzi tylko dwa uczucia – ulga i cierpienie. Uczucia stają się dwukolorowe, są dobre i złe. Stopniowo, kiedy trzeźwiejesz, zaczniesz pojawiać nowe uczucia. Na początku będą to, powiedzmy, cztery kolory podstawowe. Potem w miarę trzeźwienia powiększa się paleta barw. Zaczynasz tworzyć kolory złożone, zaczynasz więcej czuć. Kiedy ja zacząłem kiedyś pracować z dzienniczkiem uczuć, rozpoznawałem podstawowe uczucia. Później trafiłem na książkę, gdzie nawet złość była opisana jako kilkanaście różnych barw. Lista uczuć i dzienniczek uczuć. Podczas terapii indywidualnej albo w grupie dostaniesz tak zwaną listę uczuć. Naprawdę ogranicza się ona do pięciu różnych grup. Gniew, furia, sarkazm, frustracja, zbuntowanie, rozdrażnienie, wściekłość, niechęć, złość, obraza, złośliwość i lekceważenie, znieważenie, nienawiść, wrogość i cynizm. Smutek. Grupa smutku składa się z takich uczuć jak odrzucenie, samotność, zranienie, tęsknota, poczucie porażki, ból, depresja, przygnębienie, rozczarowanie, poczucie pokonania i użalanie się nad sobą, a także nieadekwatna bezradność. Grupa strachu. Litość, nieufność, nieśmiałość, bojaźliwość, płoszenie się, przerażenie, przestraszenie, powściągliwość, zdenerwowanie, dręczenie, zazdrość, panika, lęk, zawiść, ostrożność, niepokój oraz obawa. Grupa wstydu, poczucie niższości, przepraszanie, lekceważenie, upokorzenie, wyśmiewanie, wyrzuty sumienia, poczucie winy, utrata twarzy, zakłopotanie, oszukiwanie, radość, miłość, czułość, nadzieja, życzliwość, serdeczność, pogoda ducha,
spokojna duma, poczucie pewności siebie, spokój i ciepło, wesołość, lubienie, lekkość i chęć. Przejdziemy teraz do dzienniczka uczuć. Jakie są zasady tworzenia i pisania dzienniczka uczuć? Przede wszystkim pisz regularnie, w miarę możliwości na gorąco, póki jeszcze pamiętasz, co czujesz. Zwracaj uwagę na uczucia, a nie zdarzenia, ponieważ nie bez powodu nazywa się to dzienniczkiem uczuć, a nie dzienniczkiem zdarzeń. Pisz o sobie. Wyłącz ocenę. Stosuj metodę kamery i mikrofonu. Kamera widzi, że padła tobie na nogę cegła. Nie ocenia, czy ktoś ją rzucił złośliwie, czy też spadła sama. Jeśli możesz, używaj różnych kolorów do zapisywania uczuć przyjemnych i nieprzyjemnych. Zróżnicuj je. Może być to niebieski i czerwony, albo czarny i czerwony. Dzienniczek prowadzimy według zasad. Kiedy zadzwonił telefon, poczułem niepokój, widząc numer szefa. Poczułem złość, kiedy w sklepie zauważyłem, że sprzedawca sprzedał mi zepsute owoce. Przykład. Czułem złość, kiedy Michał mnie popchnął. Czuję lęk, kiedy myślę o wyjściu z oddziału, zakończeniu terapii. Czułem radość, kiedy wieczorem graliśmy. Dodatkowe zasady prowadzenia dzienniczka uczuć. Raz w tygodniu zrób sobie podsumowanie swoich uczuć. W tym podsumowaniu ujmij to, których uczuć było najwięcej, a jakich najmniej. Policz, ile uczuć miałeś, w cudzysłowie, w okresie tygodnia. Sprawdź, jakich uczuć jest więcej, przyjemnych czy nieprzyjemnych. Jeśli przeważają nieprzyjemne, to wzmóż swoją czujność. Spójrz, powiedziałem, że by zapisać, ile uczuć czułeś. Dzięki temu będziesz mógł ocenić po kilku tygodniach, czy twój świat uczuć się rozszerza, czy jest nadal taki ubogi. Jeśli będzie więcej uczuć nieprzyjemnych, to będzie większe ryzyko, że będziesz podatny na głód alkoholowy. Może oznaczać też, że masz obniżony nastrój, a może nawet depresję. Obserwuj to. Twoje sposoby na uczucia. Zadania do wykonania. Skorzystaj z dzienniczka uczuć. Przejrzyj i sprawdź, które działania i zdarzenia zmieniły tobie uczucia. Na przykład, co powoduje, że czujesz niepokój? Co sprawia, że czujesz złość? Co powoduje, że rozluźniasz się, uspokajasz? Poszukaj w dzienniczku uczuć zapisów o sytuacji odwrotnej, a więc jeżeli czułeś niepokój przed rozmową w pracy, poszukaj w dzienniczku uczuć, co sprawia, że twój niepokój maleje. Być może niepokój maleje po rozmowie z przyjaciółmi. Być może po jakimś wysiłku fizycznym. Być może po zebraniu wiedzy na dany temat. Poszukaj tego, co daje tobie odwrotną reakcję, a więc w tym przypadku, co powoduje, że się relaksujesz, wyciszasz i nabierasz pewności siebie. Zastosuj to w praktyce. Zwróć uwagę na kilka grup uczuć, które wymieniłem w liście uczuć. Wypisz je. Gniew, smutek, strach, wstyd i radość. Oczywiście możesz wybrać też inne uczucia, ale takie, które czujesz, które znasz. Następnie wypisz, jak często je czujesz. A więc czy zawsze, często, czasem, rzadko albo nigdy. Może być tak, że często czujesz gniew, ale nigdy nie czujesz radości. Zaznacz przy wybranych swoich uczuciach, jak często je odczuwasz. Następnie przyjrzyj się temu, jak okazujesz te uczucia, ponieważ tu może wystąpić różnica. Wypisz również uczucia, które były na poprzedniej liście i zaznacz, jak często je odczuwasz. Czy zawsze, czy często, czasem, rzadko, a może nigdy. Może się okazać, że często czujesz gniew, ale nigdy go nie okazujesz, dusisz go w sobie.
Może być tak, że czujesz często smutek i okazujesz go zawsze, potrafisz płakać. Może być też tak, że nigdy nie czujesz radości, ale kiedy ją poczujesz, to zawsze ją okazujesz. Teraz zestaw sobie obok siebie te uczucia i to, co czujesz, okazujesz i jak często to robisz. Gniew, smutek, wszystkie te uczucia, które uwzględniłeś w poprzednich ćwiczeniach. I teraz zobacz, czy jest różnica pomiędzy czuję i okazuję. Może być tak, że czujesz gniew, ale go nigdy nie okazujesz. Może być tak, że rzadko czujesz strach, ale okazujesz go zawsze. Może być tak, że rzadko czujesz wstyd, ale zawsze, kiedy się czegoś wstydzisz, jest to bardzo po tobie widoczne. Zastanów się, jeżeli jest jakaś różnica, to o czym to świadczy? Na czym polega twoja trudność? Kolejne ćwiczenie. Przypomnij sobie sytuację, która ciebie ostatnio zdenerwowała. Skorzystaj z tego koła uczuć, o którym mówiłem, a więc zaznacz sobie, zapisz, co wtedy myślałeś i jak się zachowałeś. Zapisz to. To jest bardzo ważne. A teraz spróbuj zmienić tą myśl. Rozumiem, że czasami może być trudno sobie przypomnieć, co takiego pomyślałem. Natomiast kiedy wypadła mi szklanka z rąk, mogę pomyśleć o sobie, że jestem niezdarą. Kiedy ktoś zwróci mi uwagę, mogę pomyśleć, że znowu popełniłem jakiś błąd. Kiedy ktoś do mnie podchodzi, będę myślał, że ktoś chce mnie zaatakować. Kiedy mam jakiś spór z żoną, partnerką, mogę myśleć, że ona ma mnie już totalnie dość. Zapisz te myśli, a potem zmień je i zastanów się, czy jesteś w stanie poczuć coś innego, czy twoje uczucia się zmienią, tak jak mówiłem, że uczucia zależą od naszych myśli, od naszego nastawienia. Kolejne ćwiczenie. Wypisz sobie po 3 sposoby na poprawę swojego humoru. Jeśli będziesz regularnie pracował z dzienniczkiem uczuć, pewnie zauważysz, że niektórych uczuć masz więcej, a inne odczuwasz rzadziej. Częściej na przykład masz nieprzyjemne, rzadziej przyjemne. Wyszukaj w dzienniczku uczuć sposobu na poprawę swojego humoru. Dla każdego z uczuć, które uważasz za złe, wypisz, o czym cię informowało. Na przykład jeśli denerwujesz się w rozmowie z szefem, ale tego nie okazujesz, to może chodzić o twoje potrzeby. Może chodzić o to, że on ciebie nie szanuje, bo jest wobec ciebie wulgarny, obraźliwy. A może chodzi o coś zupełnie innego, a może po prostu jesteś głodny i dlatego robisz się zły. Wypisz po 3 sposoby na wykorzystanie tej informacji. Jeśli szef jest wulgarny, możesz mu zwrócić uwagę, że nie chcesz, żeby tak do ciebie mówił. Jeśli chodzi o to, że jesteś głodny, no to wiadomo, musisz zjeść. Poszukaj dla każdej z tej informacji po 3 różne sposoby na poradzenie sobie z tym uczuciem. Podsumowanie. Uczucia są trwalsze niż emocje. Trwają dłużej i masz na nie wpływ. Uczucia i emocje są sygnałem ostrzegawczym, sygnałem alarmowym, światłem, które mówi: zatrzymaj się, uważaj, bądź idź, działaj, uciekaj albo atakuj. Masz prawo czuć to, co czujesz, nawet jeżeli jest to dla ciebie nieprzyjemne. Nie ma złych uczuć. Uczucia zawsze niosą z sobą jakąś informację, warto ją rozpoznać, wiedzieć, o co chodzi i radzić sobie z tym. Istnieją 3 poziomy uczuć: emocje, uczucia i poczucia. Te ostatnie często dostają przysłowiowy tyłek w uzależnieniu, a więc poczucie winy, poczucie wstydu, poczucie żalu, poczucie krzywdy. Pod poczucia świetnie się pije. Istnieje wiele mitów na temat uczuć. Z reguły zabierają one prawa do danego uczucia i często jest tak, że jeśli rozmawiam z pacjentem, dane słowa przypominają im coś z przeszłości. W ten sposób mówi do nich któryś z rodziców, nauczyciel, ktoś ważny. Nie masz wpływu na fakty, ale masz wpływ na uczucia. Ważne jest to, co myślisz o faktach. Od tego zależą twoje uczucia i reakcje. To ty jesteś odpowiedzialny za to, co czujesz. To ty się wkurzasz na coś, a nie tak, że ktoś ciebie wkurza. Jeśli coś ciebie dotyka, znaczy, że dotknęło czegoś w tobie ważnego, czegoś, nad czym warto popracować. Nie bądź żabą i nie gotuj się w sosie własnym. Reaguj, kiedy te uczucia, emocje nie są jeszcze silne, kiedy nie zaślepiają ciebie. Świat uczuć jest bardzo bogaty. Potrzebujesz tak naprawdę czasu, wsłuchania się w siebie, żeby te uczucia nabrały koloru, żeby było ich coraz więcej. Dzienniczek uczuć jest narzędziem do obserwacji tych uczuć, ale daje też narzędzia do pracy nad ich zmianą.
Przejdźmy teraz do aplikacji na smartfona, które wspomagają trzeźwienie. Przedstawię trzy bezpłatne aplikacje: Dziennik Potrzeb, M-Wsparcie i Anioł Stróż. M-Wsparcie. Za pomocą tej aplikacji możesz prowadzić dzienniczek głodu, możesz przyjrzeć się swojej motywacji, zobaczyć, co ciebie motywuje, co daje tobie siłę do działania. Możesz poznać gotowe sposoby na radzenie sobie z głodem. Możesz zastanowić się, gdzie ten głód występuje, a więc masz możliwość notowania miejsca, czyli czegoś, co nazywamy wyzwalaczami zewnętrznymi. Masz też możliwość pisania do aplikacji osoby, do której możesz zadzwonić w przypadku silnego głodu alkoholowego. Masz możliwość notowania natężenia głodu alkoholowego, ale także miejsca, myśli, uczuć i sposobów reakcji, czyli tak naprawdę trójkąta uczuć, o którym mówiłem. Aplikacja pozwala prowadzić kalendarz abstynencji, poznawać siebie, objawy, które towarzyszą tobie w utrzymaniu abstynencji albo kiedy pijesz. I za pomocą aplikacji możesz skorzystać z natychmiastowej pomocy, czyli grupy wsparcia. Druga aplikacja to jest Dziennik Potrzeb. Na początku aplikacja wprowadzi ciebie w podstawowe pojęcia, na przykład czym są uczucia, na czym polega ich rozpoznawanie. Czym jest empatia? Czym jest ścieżka kontaktu z sobą? Jak odróżnić obserwacje, czyli to, co ja nazywam kamerą, mikrofonem, od ocen i osądów? Aplikacja pozwala zapisać ścieżkę kontaktu z sobą, czyli znowu wracamy do trójkąta uczuć. Opisz sytuację, zapisz swoje myśli, oceny, osądy, poznaj, w jaki sposób twoje ciało na to reaguje i zidentyfikuj swoje uczucia. Masz możliwość prowadzenia kalendarza, łącznie z kalendarzem potrzeb zaspokojonych, niezaspokojonych, możliwość przeglądu tego swojego kalendarza i swoich zapisków. I trzecia aplikacja, Anioł Stróż. Na początku określasz rodzaj uzależnienia, które masz. Alkohol, leki, narkotyki, hazard, jedzenie, a może palenie. Masz kalendarz swojej abstynencji. Masz poszczególne działy. Forum, 12 kroków, HALT, grupa wsparcia, pliki audio, oszczędności, statystyki i podcast. Aplikacja opisuje program HALT. 12 kroków, 12 tradycji. Również, tak jak mówiłem, zawiera siatkę wsparcia. Możliwość otrzymywania powiadomień, na przykład pochwał nagan, powiadomienia z kalendarza, powiadomienia HALT, z programu 24 godziny albo z forum. Zawiera dwa pliki audio, dezyderaty i dźwięki do relaksacji. Program zawiera też statystyki, ale także możesz obliczyć, ile oszczędzasz na piciu i ile straciłeś pijąc, wpisując tygodniowe wydatki na używki, na alkohol, narkotyki, leki. I po wniesieniu dodatkowej opłaty możesz otrzymać więcej, a więc aplikację rozszerzoną, gdzie możesz dodawać rodzaje głodu alkoholowego, prowadzić dzienniczek uczuć, dodawać swoje złote myśli i dużo innych opcji, które są już opcjami płatnymi. Dziękuję tobie za uwagę i do zobaczenia. Darek Dopierała.